Łukasz Gąbiowski, redakcja Komputer Świat. Jesteśmy na stanowisku Lenovo, gdzie Lenovo pokazało kilka nowych tabletów. Najciekawsza propozycja spośród tych, które udało nam się dostrzec, to zdecydowanie Yoga Tab 3 Pro w wersji 10-calowej. Występuje także w wersji 8-calowej. Mamy teraz w dłoni ten troszeczkę większy wariant. Oprócz technicznych parametrów, które szczerze powiedziawszy nie odbiegają tak mocno od reszty konkurencji, na największą uwagę zasługuje to, co znajduje się tutaj na samym spodzie tego tabletu. I jest to projektor, który jest w stanie wyświetlać obraz prosto z tabletu, skalowany nawet do 70 cali. Wygląda to całkiem interesująco. Spróbujemy za chwilkę coś odpalić na tym urządzeniu. Wracając jeszcze na chwilę do parametrów tego tabletu. W środku znajdziemy 2 GB RAM-u, oprócz tego całość napędza procesor Intel Atom X5. Mamy możliwość rozbudowania pamięci wewnętrznej, począwszy od 8 GB do 16 bądź do 32 GB. Łącznie bateria podczas użytkowania normalnego, nie podczas wyświetlania obrazu z projektora, to aż 18 godzin. Aczkolwiek kiedy będziemy korzystali z tej dodatkowej opcji z wyświetlaniem obrazu na dodatkowych powierzchniach, no niestety musimy się liczyć z tym, że ta żywotność baterii będzie odrobinę krótsza.